Włączone? Chyba włączone. Siemano, z tej strony Tylko Basket i dzisiaj totalnie na spontanie film, bo chciałem się z czymś z wami podzielić, na pewno przyciągnął was tutaj tytuł tego filmu. Tak, mam taką małą zajawkę, pewnie część z was nie wie, ale mam taki sklep na Instagramie, na którym sprzedaję różne swoje buty, w których już na przykład nie chcę chodzić, albo jakieś ubrania. I ostatnio na tym Instagramie zapytałem się dużej części followersów, która tam jest, czy byliby zainteresowani kupnem właśnie używanych bądź też nowych butów do koszykówki właśnie na tym moim Instagramie. I też zapytałem się, jakie modele by ich interesowały. Pewnie część was tam była. Trochę się zaciąłem, bo mam w planach teraz robić w ogóle filmy takie totalnie naturalnie, bez żadnych cięć, więc wybaczcie, jak będę się trochę mylił. I w ogóle mamy chyba najbardziej profesjonalny setup do tej pory na moim kanale, a jest to chyba najbardziej spontaniczny film, jaki zrobiłem. W każdym bądź razie, słuchajcie, w każdym razie, ktoś mnie już poprawiał, mam nie mówić, w każdym bądź razie. Słuchajcie, wpadłem na pomysł, że będę przeszukiwał internet w poszukiwaniu butów do koszykówki, używanych bądź też nowych. Będę szukał parek, których najzwyczajniej w świecie ludzie chcą się pozbyć, które im zalegają. Ja będę na siebie brał to ryzyko, że mogą być nieoryginalne, że mogą być zepsute, że mogą być gdzieś brudne, nie będzie się dało tego doczyścić. Ja to biorę na siebie, co nie, ja to będę kupował. Ale będę w momencie, kiedy już kupię te buty, będę je czyścił, będę je sprawdzał, wszystkie metki, wszystkie jakieś tam kody, nie kody, i będę dawał cenę ze swoją prowizją. Tylko ta cena oczywiście będzie, oczywiście, mała. Tak jak w tytule tego filmu, chciałbym, żeby naprawdę na tym Instagramie były mocne parki, tak jak na przykład, słuchajcie, te Lebrony 16. Oczywiście nie spodziewajcie się, że na tym Instagramie będą najnowsze buty, jakie teraz są, bo ciężko o to, ale myślę, że właśnie ten model wstecz, jeśli chodzi o takie w lepszym stanie, te nowsze pewnie będą troszeczkę gorszym, albo może się uda, zobaczymy. W każdym razie znalazłem takie Lebrony 16 w kolorystyce Super Hero. No i już wam teraz mogę powiedzieć, że te właśnie buty, dokładnie te, które trzymam, są na moim Instagramie. Słuchajcie, te buty, powiem wam o tej parce akurat, ja je ogarnąłem praktycznie w ogóle nie grane. Słuchajcie, ja ich jeszcze nie czyściłem, żeby nie było, ale nie wiem, czy teraz zobaczycie. Podeszwa jest praktycznie, no to jest troszeczkę tylko kurzu. Jeśli chodzi o cholewkę, też no po prostu czyściutka. W środku w ogóle nie ma żadnych wad, więc no praktycznie nowka sztuka. Ja je ogarnąłem bardzo tanio. Sprawdzałem, są oczywiście oryginalne. Jedyny mankament no to, że nie ma pudełka, więc tak naprawdę dla prawdziwego bolera chyba to nie jest problem. Jak ktoś by miał zamiar grać w tych butach, no to chyba nie jest problem brak pudełka. Chyba, że ktoś kolekcjonuje, no to wtedy już wiadomo. Słuchajcie, Lebrony 16, ja już robiłem recenzję tych butów na swoim kanale Loaf, ale mają trzy osobne poduszki Nike Zoom Era, przepraszam. Cholewka to Battle Knit 2.0, z tego co pamiętam, przeplatane sznurówki przez cholewkę, więc mamy fajną stabilizację. Tutaj w ogóle są takie jakieś, nie wiem, to jest chyba jakaś guma, czy jakiś taki plastik. Świecą się jak psu, wiecie co. Nie każdy jest fanem, wiadomo, mi się w sumie podobają. Powiem wam, że naprawdę ta kolorystyka czymś do mnie przemawia. No Lebrony 16 to jest klasa sama w sobie, naprawdę super buty dla centrów. Pewnie pytacie teraz, jaki rozmiar mam tych butów tutaj, 44,5. Oczywiście na tym Instagramie będą się pojawiać parki z wszystkimi rozmiarami, więc polecam naprawdę śledzić, bo kto pierwszy, ten lepszy, tak naprawdę. No i pewnie was jeszcze zastanawia na przykład, ile takie Lebrony mogą kosztować. W sumie to nawet jeszcze nie wiem, bo nie dałem ceny. Ale no, na pewno niedużo. Jeśli chodzi o ceny, ja już nawet pisałem na Instagramie. Myślałem, że no 400 to na pewno nie przekroczymy na żadnej parze, bo no to było już za drogo. To by musiały być nowe buty w jakiejś naprawdę super kolorystyce, żeby przekroczyło. Ale jeśli chodzi o takie używki, nawet bardzo mało grane, no to właśnie mi się wydaje, że ta cena to takie od 250 do 350 i wydaje mi się, że to jest ten zakres, w którym będziemy się obracać, więc pewnie z tymi Lebronami będzie podobnie. Wydaje mi się, że mogę z nimi pójść gdzieś do 330, tak mi się wydaje, że tyle są warte jeszcze z tą moją prowizją właśnie. Wydaje mi się, że to będzie naprawdę fajna cena. Słuchajcie, Lebrony 16 za 330 zł, praktycznie nowe. Dla mnie super deal. No i właśnie, chciałem wam do was przyjść z taką informacją, że mam jakaś nitka tutaj, mnie wkurza cały czas. Właśnie chciałem do was przyjść z tą informacją, że mam w planach
nie wiem jak to nazwać, to chyba jest pewnego rodzaju taka usługa, co nie? Taka usługa, którą ja na siebie biorę odpowiedzialność, co nie? Odpowiedzialność. No, możliwość, że na przykład te buty będą zniszczone albo nieoryginalne, co nie? Ale biorę je, czyszczę, sprawdzam, no i macie 100% gwarancji, że buty, które kupicie, będą oryginalne, sprawne i w ogóle super. Więc co? Link oczywiście w opisie, możecie tam wpadać. Mam też w planach, to jest taki mały sneak peek, mam też w planach, słuchajcie, robić coś takiego jak zakupy, prywatne zakupy. Na przykład już miałem takie sytuacje, że na przykład pisaliście do mnie w wiadomości prywatnej: ej, jakie buty z tym rozmiarem, i mam właśnie w planach zrobić coś takiego, że na przykład wy do mnie piszecie: ej, Basket, chciałbym buty 43, moja cena, mój budżet to tyle, tyle i tyle, co nie, w takim rozmiarze, fajne w sumie gdyby była ta kolorystyka tego modelu, jak coś znajdziesz, to podbijaj, co nie, dogadamy się. Więc właśnie wydaje mi się, że to byłoby w ogóle spoko opcją, ja sam bym coś takiego chciał. Zobaczymy jak mi też czas pozwoli, ale na razie to tak na przyszłość. Na razie właśnie planuję ogarniać na własną rękę jakieś parki, które uważam, że będą fajne i się sprzedadzą. No a na Instagramie kto pierwszy ten lepszy. Więc co, ja wam pokażę może, akurat te są 44,5, więc pokażę wam on fit, bo naprawdę super wyglądają te butki. No i troszeczkę przebitek na detale, jak one wyglądają, i myślę, że zakończymy potem ten odcinek. No więc to chyba było jedyne cięcie w tym filmie. Słuchajcie, te butki są teraz dostępne na moim właśnie sklepie instagramowym, Tylko Store się nazywa, link oczywiście macie w opisie. No i co, powodzonka! Piszcie w ogóle w komentarzach, czy spodobała wam się taka moja inicjatywa. Wiecie, dla mnie to zajawka, tak naprawdę ja widzę kilka korzyści. Po pierwsze, trochę sobie dorobię, no bo tą prowizję jednak będę zgarniał, nie będę ukrywał, ale też jakąś niedużą. Po drugie, wy dostaniecie naprawdę fajne parki, będziecie mieli pewność, że są oryginalne i sprawne. Po taniości, a naprawdę mocne modele postaram się ogarniać, wiadomo też będą jakieś budżetowe bardziej, ale bardziej będę celował właśnie w jakieś roczne, flagowe modele, więc no jak dla mnie wszyscy wygrywają. Dobra, to siemanko.